Nieudany test amerykańskiej broni hipersonicznej. Polacy nie chcą głosować korespondencyjnie. Jak wybory przełożą się na Radę Polityki Pieniężnej? I na koniec, w ramach ciekawostki dnia, groźne skutki przymusowych urlopów. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry i zaczynamy już pierwszy temat. United States Air Forces wykonało nieudany test broni hipersonicznej. Jednocześnie pojawiły się pytania o stopień zaawansowania prac nad tego typu bronią w USA. W kwietniu 2018 roku firma Lockheed Martin otrzymała kontrakt od amerykańskich sił lotniczych na budowę prototypu konwencjonalnej broni hipersonicznej. Według kontraktu LM miał zbudować tego typu prototyp w ciągu najbliższych 5 lat. Wartość kontraktu wynosi 928 milionów dolarów. Konkurentem LM była firma Raytheon, której pierwsza koncepcja nie spotkała się z uznaniem amerykańskich sił wojskowych. Co ciekawe, druga wersja koncepcji pocisku hipersonicznego znalazła większe zainteresowanie i amerykańskie siły wojskowe przyznały firmie Raytheon w 2019 roku kontrakt na budowę prototypu. Program budowy pocisku nosi nazwę Hypersonic Air Briefing Weapon Concept. Niedawno USAF przeprowadziło test jednego z prototypowych pocisków broni hipersonicznych HAWC. Z dostępnych informacji wynika, że test został wykonany dzięki wyniesieniu prototypu pocisku pod samolotem B-52. Test odbył się nad lądem w USA. Z dostępnych informacji wynika, że test zakończył się niepowodzeniem, aczkolwiek USAF odzyskało kilka elementów prototypowego pocisku. Nie wiadomo jednak, czy był to wynik nieudanego lotu pocisku, czy też przypadkowy błąd. Nie wiadomo także, kto był konstruktorem tego pocisku, choć niektóre źródła wskazują na firmę LM. Jednocześnie pojawiają się pytania o stan zaawansowania prac nad bronią hipersoniczną w USA. Z dostępnych informacji wynika, że oba zaakceptowane projekty w ramach programu HAWC napotkały się na duże opóźnienie i nie udało się jak na razie zademonstrować zadowalających wyników. Warto tu dodać, że pełne testy prototypów raczej będą przeprowadzone nad Pacyfikiem z dala od lądu i innych samolotów oraz statków. The new Lian Beast Track launch system should be armed with hypersonic missiles that can travel well over 3,800 miles per hour. A jeszcze nie tak dawno temu mówiliśmy o tym, że to Rosja ma już broń hipersoniczną gotową i czuje się tak pewnie, że przestawiła się już nawet na badania nad systemem obrony przed nią. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tego materiału, to przed obejrzeniem do końca tego filmu zachęcam Cię do zapoznania się najpierw właśnie z tym tematem. Tutaj masz link. No klikaj, no odłóż sobie do kolejnej zakładki i obejrzysz zaraz po tym. Jest to dosyć podejrzana sprawa, jakim sposobem Rosja opracowała i dopracowała już dawno taką broń, a USA, teoretycznie największa potęga militarna na świecie, dalej jest na etapie testów. Możliwe oczywiście, że Putin tylko blefuje i znowu gra wielkiego syryjskiego niedźwiedzia, ale jeżeli Rosja nie ściemnia, to biorąc pod uwagę jego współpracę z Chinami, państwo środka też ją ma. W co dużo łatwiej jest też uwierzyć. W każdym razie USA są w tym układzie w trudnym położeniu. Warto tu przypomnieć, z kim właściwie się trzymamy i czyje wojska mają stacjonować w większym stopniu na naszym terenie i już robi się niezbyt ciekawie. Wiemy, że ze względu na polskie położenie na mapie świata jesteśmy niezwykle ważnym krajem dla każdej strony. Rosnąca siła militarna i gospodarcza wschodu i słabnący zachód powoduje coraz większą konieczność ułożenia jakość naszego konfliktu z Rosją, tymczasem chyba na to się w ogóle nie zanosi, jedynie obie strony wyłącznie ten konflikt zaogniają. Sprawy nie ułatwia amerykańskiej administracji, również nasz obecny prezydent. Warto podkreślić słowo obecny prezydent, bo już niedługo wybory, zobaczymy więc, co o ich formie sądzą Polacy. Jak zagłosować korespondencyjnie w kraju? 28 czerwca wybieramy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zagłosować możesz korespondencyjnie. Samorządy i sztaby szykują się do wyborów. Jak się okazało, mimo rosnącej liczby zakażeń, wyborcy nie są zainteresowani głosowaniem korespondencyjnym. Spór o sposób przeprowadzania wyborów prezydenckich był jednym z ważniejszych w tym roku. Wszystko ze względu na epidemię koronawirusa. Ostatecznie w życie wszedł projekt zakładający, że wybory będą miały mieszany charakter. Czyli będzie można głosować zarówno w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnie. Ale chętnych, by zagłosować za pośrednictwem poczty, nie ma zbyt wielu.
stylu. Zainteresowani mogli zgłaszać się do 16 czerwca. Tymczasem na przykład we Wrocławiu takich wniosków wpłynęło zaledwie 1700, podczas gdy do głosowania w całym mieście uprawnionych jest blisko 490 tysięcy osób. Podobnie jest w innych miastach. Radio Szczecin podało, że w stolicy województwa zachodniopomorskiego wnioski złożyły zaledwie 502 osoby na 300 tysięcy uprawnionych. Niewielkie zainteresowanie wyborami korespondencyjnymi jest także w Katowicach. To zaledwie kilkaset osób. I to w sytuacji, gdy na Śląsku jest najwięcej zakażeń. Wszystko to oznacza, że samorządy i PKW nie będą miały problemu z organizacją głosowania pocztowego dla zainteresowanych. Zgłoszeń można było także dokonywać przez internet. Jak podało Ministerstwo Cyfryzacji, łączna liczba takich wniosków w kraju wyniosła 24 tysiące. By się zarejestrować, potrzebny był profil zaufany lub e-dowód. Sztaby wyborcze nie podnosiły kwestii głosowania korespondencyjnego w swoich politycznych strategiach. Politycy PO publicznie tylko przestrzegli PiS przed próbą zamykania miast, aby obniżyć frekwencję tam, gdzie silny będzie Rafał Trzaskowski. Co innego z głosowaniem za granicą. W niektórych krajach, takich jak na przykład USA, możliwe będzie tylko głosowanie korespondencyjne. Poza Polską zarejestrowało się do głosowania 330 tysięcy wyborców, w tym ponad 100 tysięcy z Wielkiej Brytanii. Dla porównania w wyborach w 2015 roku było to 196 tysięcy osób. Politycy opozycji, przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, przekonują, że polski rząd utrudniał wyborcom zgłaszanie się do głosowania, na przykład poprzez powołanie niewystarczającej liczby komisji wyborczej. Słyszeliśmy o problemach z kontaktem z konsulatami i rejestracją do wyborów. Istnieje realne ryzyko, że nie wszyscy chętni mogą głosować 28 czerwca. Rafał Trzaskowski apelował do premiera Mateusza Morawieckiego o pilne usprawnienia procesu rejestracji. Sztabowcy PO wiedzą o tym, że przy wyrównanej drugiej turze wyborów o zwycięstwie lub porażce może zdecydować kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy głosów. Mobilizacja Polaków za granicą to element strategii koalicji. Jednak Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpiera zarzutów polityków opozycji o utrudnienie głosowania. To, jaka forma głosowania w danym państwie jest dopuszczalna, czy w ogóle wybory w danym państwie możemy przeprowadzić, nie jest decyzją polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powiedział wiceszef resortu Piotr Wawrzyk. Zwrócił uwagę na sytuację np. w Kuwejcie, gdzie liczba zakażonych dziennie jest bardzo wysoka, a lockdown bardzo restrykcyjne. W 6 krajach głosowanie w wyborach prezydenckich w ogóle nie będzie możliwe, ogłosiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To m.in. Chile, Afganistan czy wspomniany wcześniej Kuwejt. Jeśli chciałbyś zagłosować korespondencyjnie poza miejscem stałego zamieszkania, to złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Na pewno głosowanie korespondencyjne bardzo utrudnia fakt, że trzeba posiadać profil zaufany lub e-dowód. Eliminuje to masę ludzi, którzy nie do końca poruszają się w takich nowoczesnych rozwiązaniach, chociażby osoby starsze oraz b, te młodsze, które przyzwyczajone są do internetowej wygody, do tego, że firmy dają im wszystko na tacy i każdy wysiłek w tym wypadku, postaranie się o profil zaufany jest dla nich dużym utrudnieniem. Choć wiadomo, że teraz większość banków nawet oferuje profil zaufany, ale paradoksalnie niektórzy wciąż woleliby się przejść do pobliskiego lokalu wyborczego, co również jest pewnym przyzwyczajeniem. Można sobie przecież zrobić wtedy zdjęcie przy urnie i wrzucić na Instastory z podpisem zagłosowane. Na pewno fizyczne głosowanie jest jakimś tam wydarzeniem, a tak w domu to nic nadzwyczajnego. Ot, kolejna ankieta, którymi spamują nam na każdym kroku naszą przeglądarkę. Może to właśnie dlatego YouTube zdjął serwisu ankiety. Jeżeli rząd kiedyś w przyszłości chciałby zautomatyzować wybory, na przykład na formę całkowicie elektroniczną, no to jednak musiałby się zmierzyć przede wszystkim z przyzwyczajeniem społeczeństwa i głównie tego starszego. Nie jest to łatwe, ale wiemy, że politycy mają spory wpływ na społeczeństwa. Tak jak mają na Radę Polityki Pieniężnej. Bank Polski. NBP. Co oznacza NBP? Czym się zajmuje? Dlaczego NBP jest ważny dla naszego kraju? Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym naszego kraju. Wrzucając głos do urny w wyborach prezydenckich, będziemy mieli pewien wpływ na przyszłość Rady Polityki Pieniężnej. Osoby powołane przez prezydenta mogą zaważyć na kierunku polityki monetarnej w najbliższych latach. Polityka monetarna nie jest tematem, który rozpala największe przedwyborcze emocje. Chociaż stopy procentowe mają spory wpływ na życie milionów Polaków, sprawa ta rzadko trafia do głównego nurtu debaty publicznej. Stan ten po części związany jest z obowiązującym na świecie paradygmatem niezależności ciał decydujących o stopach. W Polsce jest to
Rada Polityki Pieniężnej i samych banków centralnych od polityków. W obecnym systemie bankierzy centralni odpowiedzialni są co najwyżej przed Bogiem i historią. Teoretycznie żadna władza, o ile nie złamią prawa, nie może pozbawić ich kompetencji lub wywierać wpływu na ich decyzje. Owa niezależność polityki monetarnej od polityki zwyczajnej nie oznacza jednak całkowitego braku związku między nimi. Ostatecznie RPP tworzona jest z kandydatów wskazywanych przez trzy ośrodki władzy: Sejm, Senat i Prezydenta. Każdy z nich wybiera po trzech przedstawicieli. W obecnym układzie pozycja prezydenta jest jednak szczególna, nie tylko ze względu na to, że wybory prezydenckie są tymi najbliższymi. Znaczna większość obecnego składu RPP zaczęła swoje kadencje w 2016 roku, po tym jak Andrzej Duda wprowadził się do Pałacu Prezydenckiego, a Zjednoczona Prawica wygrała wybory parlamentarne. Wszyscy nowi kandydaci pochodzili zatem ze wskazania jednego obozu politycznego. Zakładając, że sytuacja w parlamencie pozostanie bez zmian, na początku 2022 roku sejmowa większość z Prawem i Sprawiedliwością na czele powoła trzech nowych członków RPP. W Senacie, gdzie kruchą większość dysponuje opozycja, wliczając w to senatorów niezależnych, w styczniu 2022 roku nastąpi wybór dwóch następców, zaś w listopadzie kolejnego trzeciego. Rozbieżność ta wynika z rezygnacji Marka Chrzanowskiego, który w RPP zabawiał kilka miesięcy, a następnie przeniósł się na stanowisko szefa UKNF. Teoretycznie można więc wyobrazić sobie, że trzech sejmowych członków RPP może być przychylnych polityce rządu, zaś senacka trójka będzie kontestować. Nie od dziś wiadomo, że każda ekipa rządowa jest zwolennikiem łagodnej polityki monetarnej, która może napędzić konsumpcję, poprawić nastroje wśród wyborców kredytobiorców czy obniżyć koszt finansowania długu publicznego. Trzy senackie szable to jednak za mało. Do przeforsowania własnych propozycji obu obozom potrzebne będą głosy osób wskazanych przez prezydenta. Rada Polityki Pieniężnej decyduje m.in. o wysokości stóp procentowych, czyli o tym, na ile rząd będzie mógł nadużywać koniunkturę, sztucznie łagodząc skutki swoich działań czy światowych kryzysów. Gdyby wybory wygrał któryś kandydat z opozycji, to praktycznie dalej NBP należy do PiSu, nawet po 2022, ale jest to na tyle krucha przewaga, że w praktyce może się często okazać nieznaczna. Oczywiście będzie ona niewystarczająca tylko w przypadku, gdy jeden z ludzi obecnego rządu nie pojawiłby się na głosowaniu, ale no, oczywiście miały miejsca takie sytuacje już za kadencji PiSu, aczkolwiek w sytuacjach takich skrajnie ważnych dla obecnej partii rządzących się to raczej nie zdarza, chyba że znowu wpadnie jakiś Gowin czy Banaś. Pewnie niedługo się przekonamy, jak to wszystko będzie wyglądać, bo nigdy nie można być też pewnym, co Kaczyński wymyśli w przypadku możliwości przegrania wyborów. No ale wyjdźmy już może z tematu tych wyborów i sprawdźmy, co tam słychać u przymusowych urlopowiczów. Pracowników, dla pracodawców, bo rzeczywiście no Polska trochę zwolniła, żeby nie powiedzieć stanęła, jeżeli chodzi o sprawy pracownicze, o duże firmy. Wprowadzenie przepisu, który jednoznacznie umożliwi wysyłanie pracowników na zaległy wypoczynek, w praktyce może ograniczyć uprawnienia zatrudniających. W okresie stanu epidemii firma będzie mogła udzielić zaległych urlopów we wskazanym przez siebie terminie bez zgody podwładnego i nie oglądając się na plan urlopów. Tak wynika z tarczy antykryzysowej 4.0. Teoretycznie takie uprawnienie ma ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstw w dobie pandemii, ale w praktyce może przynieść im też szkody. Już teraz wysyłają bowiem samodzielnie zatrudnionych na zaległy wypoczynek, tyle że na podstawie uregulowanego orzecznictwa. Skoro jednak przepisy twardo wskazują, że takie prawo przysługuje w okresie pandemii, sądy mogą dojść do wniosku, że po jej zakończeniu firmy nie będą mogły samodzielnie decydować o terminie zaległego wypoczynku. Na dodatek nowy przepis, w przeciwieństwie do dotychczasowego orzecznictwa, limituje wymiar zaległego urlopu, którego firma może udzielić jednostronną decyzją. Rząd tłumaczy, omawiając zmianę, dość pokrętnie. W uzasadnieniu do projektu tarczy 4.0 wskazuje, że w okresie stanu epidemii pracownicy nie będą zainteresowani wykorzystywaniem wypoczynku. Skutkiem tego może być kumulacja urlopów, dlatego firmy zyskają prawo do wysłania zatrudnionych na zaległy wypoczynek. Problem w tym, że w praktyce firmy robią to już od lat, opierając się na artykule 168 Kodeksu Prawnego i Orzecznictwa Sądowego. Z tego ostatniego wynika, że pracownika można wysłać na taki wypoczynek, nawet gdy nie wyraża na to zgody. To powszechnie znana i usankcjonowana praktyka. Zawsze wskazujemy, że oczywiście warto się porozumieć z pracownikiem co do terminu wykorzystywania zaległego urlopu, ale ostatecznie to firma decyduje o nim. Żeby nie
nie popełnić wykroczenia polegającego na nieudzieleniu takiego wypoczynku w terminie, firma ma prawo wysłać pracownika na niego nawet bez jego zgody, tłumaczy Alicja Giżejowska, radca prawny i partner w kancelarii Sobczyk i współpracownicy. Niestety w czasie trwania kryzysu wszyscy tracą. Pracownicy, pracodawcy, konsumenci. Ważne jest, żeby rozłożyć te straty tak odpowiednio stosunkowo porówno. To znaczy, żeby bolączka była mniej więcej podobna dla każdego pod względem ewentualnego jej odrobienia. W taki sposób można uniknąć całkowitego załamania gospodarki. Gdyby pracodawcy nie mieli takich możliwości, to pracownicy prawdopodobnie pracowaliby więcej, żeby odbić się po kryzysie, co skumulowałoby ich urlop. Następnie wykorzystanie takiego urlopu naraz mogłoby spowodować kolejne straty w firmie. Z drugiej strony pracownicy też mogą mocno ucierpieć na takim rozwiązaniu ze względu na możliwość nadużywania tej furtki. Miejmy nadzieję, że wszyscy będą szanować się nawzajem i wspólnymi siłami przejdziemy jakoś przez ten kryzys. Tak. W każdym razie, no, my już przeszliśmy przez newsy, więc przejdźmy może do drętwego suchara. Dlaczego ta feministka tak wygląda? Bo uświadomiła sobie, że niedługo przejdzie na menopauzę, a nie łomenopauzę. Tego drętwego suchara podesłał Ambler, Patryk na naszej grupie facebookowej Podstawki Macieja za serdeczny szacun i oczywiście otrzymujesz od nas złotą feministkę. Jeśli ty też chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie napisz swojego skarbu w wiadomości prywatnej na Instagramie lub w poście na naszym Facebooku. Tymczasem, zanim się pożegnam, oczywiście muzyka od jednego z was, tym razem będzie to Leszek Fiacek, bardzo ciekawa postać, którego muzykę słyszał praktycznie każdy, ale nikt go nie zna. Jak to możliwe? Bo to on właśnie robi utwory do windy, do centrów handlowych, do sklepów i to tam brzdękają jego utwory. Zrobił ich ponoć kilka tysięcy w ciągu zaledwie kilku lat, więc naprawdę szacun. No a teraz chciałby rozwijać wreszcie swoje nazwisko, a nie tylko swoją twórczość, której autora nikt nie zna. Zatem zapraszam serdecznie na jego kanał. Link rzecz jasna na samym dole opisu. Możecie napisać mu coś ciekawego w komentarzu. Trzymajcie się ciepło. Spojrzeń, rozmów mini gram, jak wschód słońca cieplej.